Uwaga, poniedziałek, wzrasta ryzyko zawału. Poranna specerozmowa, a ja mam na imię Mariusz. Nie wiem, czy wiesz, ale aż o 13% więcej ciężkich zawałów serca jest właśnie w poniedziałki. A stwierdzono to na podstawie 10,5 tysiąca pacjentów, których przyjęto do szpitali w Irlandii w latach 2013-2018 z najcięższym typem zawału serca. Wzięto pod uwagę typ zawału znany jako zawał mięśnia sercowego z uniesieniem odcinka ST, czyli STEMI. Na czym polega STEMI? Do tego typu zawału dochodzi wtedy, kiedy główna tętnica wieńcowa, która dostarcza krew do serca, zostaje całkowicie zablokowana. Nic dziwnego, że to groźny typ zawału serca i konieczna jest natychmiastowa pomoc. Dlaczego w poniedziałek? Może stres związany z powrotem do pracy? A może to, co robiłeś w weekend? Na przykład, czy odpocząłeś? Czy było tłusto, dużo i niezdrowo, popijane dodatkowo alkoholem? Niestety Europejskie Towarzystwo Kardiologiczne określa Polskę, uwaga, mianem kraju o wysokim ryzyku sercowo-naczyniowym. Każdego roku niemal 75 tysięcy osób w Polsce doświadcza udaru mózgu, a 80 tysięcy zawału serca. Z powodu chorób sercowo-naczyniowych umiera u nas prawie dwukrotnie więcej ludzi niż w pozostałych krajach Unii Europejskiej. A według Światowej Federacji Serca na świecie umiera ich z tej przyczyny ponad 20,5 miliona osób rocznie. W Polsce choroby układu krążenia odpowiadają za około 37% wszystkich zgonów. A zatem co robimy? Jakie środki zapobiegawcze podejmujemy, aby tego uniknąć? Udowodniono naukowo, że jedyną dietą mogącą cofnąć zmiany kardiologiczne i zapobiec potencjalnym zawałom serca jest dieta roślinna. To dzięki niej nasze tętnice się oczyszczają i nie powstaje miażdżyca, czyli główna przyczyna zawału. Najczęstszą przyczyną zawału czy ataków serca jest właśnie choroba wieńcowa, zwana również miażdżycą, a jedynie rośliny nie dopuszczają do jej powstawania. Czy zatem na stole Polaka głównym pokarmem są rośliny? No nie! Nadal powstają teorie, że musimy jeść wszystko, ale z umiarem. Że zdrowe węglowodany, takie jak ciemny chlebuś czy ziemniaki, są podstawą zdrowego odżywiania. I że ciężko pracujący człowiek musi zjeść porządny kawał mięsa, aby dać sobie radę z trudnościami dnia. Niestety te pomysły obniżają jakość i długość życia Polaków, a cały cywilizowany świat już zmierza w kierunku ograniczenia spożywania mięsa. Natomiast w Polsce wręcz odwrotnie. Powstała moda na odchudzanie przez zjadanie mięsa. I nawet odbywają się konferencje o wyższości jedzenia mięsa nad marchewką. Dopóki się to nie zmieni, dopóty będziemy chorzy i to najbardziej narażeni na ryzyko związane z incydentami kardiologicznymi. I dalej będziemy na szarym końcu wśród krajów europejskich z największą ilością zawałów. Ale jeśli ty pragniesz uniknąć tego typu zagrożeń, to zacznij z nami już dzisiaj. Od 5 października zaczynamy detoks sokowy, a od 12 wegański detoks cukrowy. I w ciągu miesiąca zmniejszysz ryzyko zawału nawet o połowę. Napisz w komentarzu, czy wchodzisz w to i postawisz na zdrowie tej jesieni oraz wydłużenie życia. A dzisiaj o 20 podam Ci szczegóły. Do zobaczenia!